Witam się, jestem Mike, a to jest już 21 odcinek serii, która nazywa się Singlecraft, a w dzisiejszym odcinku sporo się będzie działo, dlatego że poruszymy sobie temat expa i powiem wam ogólnie, ile go aktualnie mam. Już teraz możecie obstawić, bo ja wam oczywiście to powiem po wstępie, a teraz możecie obstawiać, ile go mam. Zobaczmy, czy ktoś z was będzie miał rację. Ogólnie chciałem tutaj pobić rekord polski, jeśli chodzi o exp, i może chociaż zrównać się z rekordem świata, ale to wszystko wam wyjaśnię w dalszej części odcinka. Również porozmawiamy sobie dzisiaj o 12-godzinnym live'ie, który się na kanale odbył jakiś podajże tydzień temu. I właśnie był to legendarny live, dlatego że wleciały na nim naprawdę legendarne i potężne donaty, i o tym sobie dzisiaj również porozmawiamy. I w sumie pokażę wam, co się zmieniło od ostatniego odcinka i sobie tutaj coś zbudujemy, bo tak doszłem do tego, że w sumie nie było ani jednego odcinka takiego stricte przeznaczony na bazę tymczasową i ten tak owym będzie. Dzisiaj sobie coś tam zbudujemy, prawdopodobnie będzie to katedra i domki koło katedry, może jakiś statek sobie jeszcze zbudujemy. Zobaczymy, jak nam oczywiście czasu wystarczy, w sumie jak mi czasu wystarczy na nagrywanie tego odcinka. A już teraz, bez zbędnego gadania, po tym strasznie długim wstępie, przypomnę wam tylko łapce w górę, subskrypcji i komentarzu i zapraszam was już do oglądania. No dobra, skoro obstawiliście, który mam level, to teraz wam go pokażę i oczywiście uciekniemy sobie z tej farmy złota, chociaż tutaj jeszcze coś się zmieniło i za pamięci wam to pokażę. Aktualnie mam 1371 level i jest to już naprawdę spory level, będę chciał się tu zrównać z rekordem Polski, może z tak owym rekordem uda się zrównać, jednak no to na pewno myślę z czasem zrobimy. Jeśli chodzi o rekordy, chciałbym tutaj jeszcze zrównać się z rekordem świata, czyli wbić ten 25-tysięczny bodajże level. I z tym już będzie naprawdę, naprawdę ciężko, także no nie wiem, czy się tego podejmę, ale rekord polski jak najbardziej, no w sumie idę po ten rekord polski, żeby go po prostu przebić i przy okazji ustanowić nowy rekord i myślę, że będzie to coś około 5-6 tysięcy tego poziomu, no bo doszłem do tego, że jak naprawdę będę awczyć tutaj tak długo jak awczę teraz, czyli praktycznie 24 na dobę, no to jak będę awczyć tutaj tak długo jak awczę teraz i przez te 24 wbije się tam tylko jeden level, to będzie znaczyło, że pora zakończyć wbijanie tego levela, bo naprawdę no przesadziłbym wtedy delikatnie i rachunek za prąd mógłby być naprawdę, naprawdę gigantyczny. No i jeszcze na szybko, farma, którą tutaj widzicie, niestety delikatnie zaczęła mi, powiedzmy, lagować, tak, dlatego że był tutaj tylko jeden sortownik, był to ten sortownik i tutaj przechodziły przez niego, przez te hopery, przez tego właściwie tutaj pod tym, przechodziły wszystkie itemki, jakie tutaj ta farma zgromadziła i szły one tędy, przez co naprawdę mechanizm potrafił się zapchać. No i jak po takiej nocce awczenia właściwie przyszłem tutaj, siadłem przed komputerem, okazało się, że mam dosłownie jednego FPS-a, dlatego że tu jest tak dużo nawrzucanych tych wszystkich mieczy, tego złota i tego wszystkiego, dlatego że to się po prostu nie miało jak sortować. Dlatego też po każdej stronie powstał taki prosty sortownik i teraz wszystkie posortowane już itemki w zdecydowanie mniejszych ilościach trafiają oczywiście tutaj do magazynu, który, uwaga, tak, jest już zapchany, dokładnie, tak, jest zapchany. Zapchane i to tak solidnie, dlatego że już tutaj nic nie ma prawa się zmieścić, dlatego wszystko trafia do lawy. Ale ogólnie skrzynek ze złotem mam dużo, więc myślę, nie będę narzekać na jego brak. A teraz myślę, wróćmy sobie do normalnego świata, chociaż jeszcze tu wam mogę powiedzieć, że farma Sharkerów, podczas gdy sobie awczyłem w farmie chyba Gunpowdera, po prostu przestała działać. To w ramach takiej bardziej ciekawostki. Tak aktualnie prezentuje się nasza baza tymczasowa. Jak widzicie, od ostatniego odcinka zmieniło się tutaj cholernie dużo. Powstało, po pierwsze, powstały te domki, po drugie powstała latarnia morska, powstał statek, powstał pomost, ten golem się nawet utlenił, w końcu się utlenił, on się utlenił chyba jeszcze na 12-godzinnym live, o którym za chwilę wspomnę. I również ostatnio budowałem sobie tutaj tę wioskę, którą też chyba skończyłem i wygląda ona, myślę, bardzo, bardzo przyzwoicie. Taki był ogólnie plan, żeby tu była wioska, tu była latarnia, tu było miasto, tu takie coś a la miasto portowe, bardziej kupców i myślę, że wszystko naprawdę wyszło mi, no, przyzwoicie. No dobra, zatrzymajmy się na chwilę w tym miejscu, bo chciałbym wam tutaj powiedzieć o legendarnym live'ie, który na kanale się odbył. Odbył się on 21 albo 22 stycznia, w sumie do końca nie pamiętam, więc pozwólcie, że sprawdzę. Tak, 21 stycznia ten live się odbył i był to naprawdę długi live, dlatego że trwał on 12 godzin. Ogólnie postanowiłem, tak się śmiałem, że odpalę live'a, który będzie trwał 12 godzin, ale to było raczej w żartach. Śmiałem się, że po prostu sam raczej nie dam rady i po prostu nie będzie mi się chciało. Ogólnie ten live miał trwać 3-4 godziny i miał się on skończyć. Jednak w związku z tym, że odpaliłem przedłużonego live'a, stało się to, co za chwilę zobaczycie, czyli powiedzmy takie podsumowanie wszystkich donate'ów na tym live'ie, który było ogrom. Szczególnie pragnę tutaj podziękować dwóm donatorom, czyli RoxInce oraz Codixowi, którzy naprawdę tego live'a przedłużyli. Przedłużyli go i to masakrycznie, dlatego że no dosłownie o kilkanaście nawet dobrych godzin.
Ogólnie live ten był podzielony na dwie części, dlatego zobaczcie sobie, że tak powiem, te shoty powiedzmy z pierwszego live'a, czyli tego 12-godzinnego, sam nie wiesz, że to mówię, bo raczej takiego live'a nie planowałem, ale wyszło jak wyszło i zobaczcie sobie również shoty, których tam chyba było akurat tylko 3 donate na tym drugim live'ie, który trwał 5 godzin, dlatego że po prostu już nawet nie chodzi o to, że nie dałem rady, tylko po prostu nie mogłem tyle siedzieć przed komputerem, dzięki czemu podzieliłem tego live'a na, znaczy w sumie przez co podzieliłem tego live'a na dwie części. I pierwsza część odbyła się w piątek od 12 do w sumie chyba pierwszej w nocy, nie, od 13 do pierwszej w nocy jakoś tak, a druga część odbyła się w niedzielę od 12 bodajże do 18 jako dokończenie tego live'a. 18 godzin wystreamowałem i naprawdę nie wierzę, że to mówię, nie wierzę, że dałem radę nawet, może nie pod rząd, ale naprawdę jeden live trwał 12 godzin, więc to jest chyba długo. Także myślę, już nie będę tutaj przedłużać, zobaczcie sobie teraz szoty, a ja za chwilę z odcinkiem oczywiście lecę dalej, bo naprawdę jest tutaj sporo rzeczy do zrobienia, sporo rzeczy do ogarnięcia i jeszcze sporo wam muszę powiedzieć. Tak dokładnie, to co widzieliście przed chwilą, to się autentycznie wydarzyło, to się autentycznie stanęło i sam nie wierzę po prostu, że tak ogromne donaty kiedykolwiek, no bo to było łącznie chyba jakieś 400 zł na tym live udało się uzbierać. Oczywiście zbieramy sobie teraz na kamerkę, ale wracając, nie wierzę po prostu, że tak ową kwotę na live udało się uzbierać, jestem tym faktem zaszokowany do dnia dzisiejszego. Może emocje już jakkolwiek opadły, jednak no cały czas jakby... Jak o tym mówię, to tak po prostu nie wierzę w to, po prostu w to nie wierzę. Jednak może jak dostanę pieniądze do łapy, to może uwierzę. I chciałbym w związku z tym, co się wydarzyło na tym live'ie, coś dla tych donatorów jeszcze zbudować, bo naprawdę to są tak holendarnie wielkie kwoty, o których mi się nawet nie śniło, nawet nie przypuszczałem, że tak owe donaty dostanę, bo jak ktoś był na tym live'ie, to pamięta, że po prostu ja mówiłem, bo ja w to szczerze wierzyłem, że ten live się nie przedłuży. Na początku go tam przedłużył Imp i tam jeszcze jedna osoba, jedna widzka albo widz, nie wiem, w każdym razie ktoś go na początku przedłużył i live miał dosłownie 20 kilka minut do końca, wtedy wleciał naprawdę Codex, później wyleciała Roxinka, Codex z donatem 150-złotowym, Roxinka ze 100-złotowym. No i tak koniec końców się przedłużało i przedłużało i przedłużało i przedłużało i wyszło jak wyszło. Ogólnie chciałbym dla tych donatorów w związku z tym, co zrobili, coś zbudować i chciałbym, żeby to coś było tutaj. Jednak naprawdę nie mam w sumie pomysłu, co fenomenalnego mogłoby tu powstać. Ogólnie myślę, że zajmiemy się tym wkrótce, może na kolejnym odcinku, w ramach takiej podzięki, może gdzieś na live'ie, ale jeszcze mam tutaj do was jedną prośbę. Jeśli oglądacie do tego momentu jako takie coś, nie, może nie słowo klucz, tylko po prostu jako wasz pomysł, możecie napisać, co tutaj mogę wybudować dla tych donatorów, żeby to nie było zbyt wysokie, zbyt duże, tylko żeby po prostu było ładne i naprawdę jakoś tak, nie wiem, fajnie, bogato powiedzmy nawet zdobione. Jeszcze jedna sprawa, a mianowicie taki ogólny budynek dla donatorów, bo mam ponad 100 tabliczek do oddania dla donatorów na różnego rodzaju blokach i to zrobię raczej za niedługo w bazie głównej, znaczy za niedługo, za jakieś chyba pół roku, ale potrzebuję jakiegoś fajnego pomysłu, żebym mógł sobie to jakoś fajnie w głowie wszystko rozplanować, także jeśli macie jakiś pomysł, co mógłbym dla tych dwóch donatorów tutaj zbudować i ogólnie dla wszystkich donatorów coś zbudować w bazie głównej, tylko bardziej coś, nie wiem, w podziemiach, no to oczywiście dajcie znać koniecznie w komentarzach, bo naprawdę potrzebuję jakichś fajnych pomysłów, a wy naprawdę wykazaliście się wielokrotnie, że jesteście niesamowicie kreatywni, co widać po niektórych tutaj budowlach na tym świecie i po prostu bardzo prostych i genialnych pomysłach.
Ogólnie na live'ach powstaje tutaj jeszcze jeden projekt, czyli farma widerowych szkieletów w Netherze. Około 3-3,5 tysiąca kratek od portalu właśnie takiego w Netherze ze spawnu. No jest to kawałeczek drogi, jednak ogólnie ta farma znajduje się w naprawdę w sumie niezłym położeniu, w sensie w niezłej twierdzy będzie się znajdować. Jednak mamy tam sporo niestety bazaltowej delty i to wszystko trzeba wywalić, żeby oczywiście cała farma działała, wszystko powykładać półblokami, jednak jak tylko to skończę, to was oczywiście w tamto miejsce zabiorę. No dobra, także teraz szybkie przygotowania do budowy samej katedry i za chwilę zaczniemy ją budować. Oczywiście cały proces jej budowania zobaczycie na fajnym timelapse, oczywiście jak zwykle z użyciem replay moda i myślę, że wszystko to zostanie na tyle fajnie po prostu przeze mnie wykonane, zmontowane, że wam się to po prostu spodoba. No dobra, myślę, że ten timelapse, który widzieliście przed chwilą z budowy tego wszystkiego, co widzicie za mną, wam się spodobał i ogólnie powstał tutaj kościół, powstał taki targ i powstały jeszcze przede wszystkim takie dwa tutaj domki, które niestety są ze sobą połączone, ale tu już nie będę nic kombinować w tej kwestii i ogólnie widzieliście przed chwilą budowę tego kościoła, bo początkowo to w ogóle miała być katedra. Ale stwierdziłem, że będzie to kościół, no bo katedra jakby musiałbym naprawdę tutaj ją mega wydetalingować i po prostu włożyć w nią zdecydowanie więcej pracy, to raz, a po drugie no miejsca tu mam bardzo, bardzo mało, dlatego też stwierdziłem, że zrobię tutaj zwykły kościół, który wyszedł mi myślę całkiem najgorzej. Ogólnie widzieliście przed chwilą budowę właśnie tego kościoła i tych dwóch domków, to już wam mówiłem, jednak z wyjątkiem detalingu, dlatego że wiadomo, te domki są wydetalingowane od środka, jak widzicie, jednak po prostu tego wam nie nagrywałem, dlatego że stwierdziłem, że po prostu no nie ma to sensu, bo tego detalingu było sporo, było dużo z nim pierniczenia to raz, a po drugie ujęcia właśnie takie w domku, no byłyby takie dość średnie, dlatego też postanowiłem z tego zrezygnować. Jednak myślę, że mimo wszystko ten timelapse, który widzieliście, wam się spodobał i że tak powiem, nie macie mi jakkolwiek tego za złe, że nie pokazałem wam, jak to wszystko tutaj jest, jak to wszystko właściwie detalingowałem, bo mogę wam w sumie pokazać, jak to wygląda właśnie w tym tutaj domku i nie jest to nic spektakularnego, po prostu wygląda to tak jak wyglądają te wnętrza oczywiście tych domków. Tak też właśnie wygląda wnętrze tych, także nie ma tu nic dużo do omawiania, jednak możemy sobie wejść do oryginalnego wnętrza, czyli do kościoła, który prezentuje się w następujący sposób. Mamy tutaj ogólnie jakieś roślinki, kwiatki, jakiś stół alchemiczny, który w Minecraft akurat kojarzy się z jakimś budynkiem kościelnym, nie wiem nawet dlaczego. W każdym razie mamy tutaj jakiś kociołek z wodą, ławki i oczywiście tutaj
takie powiedzmy normalny wystrój kościoła, tylko tutaj, tu mi nie szło czegoś zbudować sensownego, może coś tu wymyślę. Póki co to wygląda w następujący sposób, myślę po prostu, że nie wyszło mi to najgorzej, mogło to wyjść lepiej. Tutaj jeszcze powstały takie trzy stragany i jeszcze tutaj powstała studnia, która też nie wyszła mi jakoś, nie wiem, spektakularnie, jakoś mega, mega dobrze. Jednak to wszystko jest i wygląda to na przykład z tej perspektywy w następujący sposób. Naprawdę jest tutaj ciasno dosłownie u góry. Niemniej myślę, że na przykład z tej perspektywy całość wygląda naprawdę przyzwoicie i po prostu ładnie moim zdaniem. Możecie ocenić oczywiście to wszystko w komentarzach. A ja już nie zabieram wam więcej czasu. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Jeśli po tym odcinkiem dobijecie fajną liczbę łapek w górę, to będzie to dla mnie motywacja do szybszego nagrania kolejnego odcinka i mam w sumie nawet na niego taki delikatny pomysł. Jednak ogólnie czekam cały czas na snapshoty, myślę, że wy też czekacie na snapshoty dla Minecrafta 1.19, bo dzięki temu no prawdopodobnie jakiś maraton singla by się odpaliło i naprawdę ogrom nowych rzeczy pozdobywało i po prostu popodróżowało trochę tutaj na świecie, bo nie oszukujmy się, ale wszystkie struktury, wszystko co mogłem odwiedzić, to odwiedziłem. Więc po prostu, no jeśli chodzi o przygodę, no to nie mam tutaj nic ciekawego do roboty. A taki Minecraft 1.19, no to wiadomo, będzie dużo do budowania, bo będą jakieś ewentualnie nowe farmy, nowe budowle z nowych bloków i przede wszystkim odwiedzanie nowych terenów. Także będzie się działo, oczekujcie ogólnie snapshotu, znaczy w sumie ja też jakby jakkolwiek oczekuję, ale... No dobra, nieważne. Jeszcze na końcu jedna sprawa, czyli subskrypcja. Jeśli jeszcze tego nie robicie, możecie to tą subskrypcję zostawić. Jak wam się spodoba, to zostaniecie na kanale na dłużej i będziecie mieć kolejny fajny kanał do oglądania, a jeśli nie, to trudno. W każdym razie ja się już po raz kolejny z wami żegnam. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Ja byłem Mike, trzymajcie się i pa pa!